imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bóg Ojciec Wszechmogący, którego czcimy w Jego świętych, niech będzie z wami wszystkimi. I z duchem twoim. Drodzy bracia i siostry, zgromadziliśmy się, aby uczcić Boga w Trójcy Świętej Jedynego, który objawia nam tajemnicę swojej świętości w życiu świętego Pawła, patriarchy zakonu Paulinów. Przykład jego heroicznej świętości pociąga nas wszystkich przez Chrystusa do Ojca, a jego zasługi i wstawiennictwo wyjednują nam dobrodziejstwa Boże. Niech zatem hymn śpiewany ku czci świętego Pawła zachęci nas do ofiarnej służby Bogu. Gdy już gniew się złoży, by chrześcijańską gubić krew, a gdzież mi to słowo Boże, wrócić Panu wolny śpiew. Pójdę tam, gdzie Boże śliję, co ją mam, kiedy zadrębę. Jak płacz ciszę się ominę i igłą mroczna skryję. Tak Pawłek na naszej górze ma akcent skierowany do dzieci. Jakże dziwny paradoks występuje w posłudze świętego Pawła. Przecież jest pustelnikiem, nie ma rodziny, a jest patronem dzieci i kobiet spodziewających się dziecka. Na tym polega paradoks charyzmetu pustelnika, zakonnika, że wprawdzie nie ma swojej rodziny, ale przez charyzmat swojego powołania, jakie otrzymuje od Jezusa, jest, jak mówi święty Paweł, wszystkim dla wszystkich, by przynajmniej niektórych doprowadzić do Chrystusa. Dlatego święty Paweł w szczególny sposób oręduje za rodzinami. A rodzina przecież to maleńki Kościół, bo w sakramencie małżeństwa narzeczeni zaprosili Jezusa, by zamieszkał w ich rodzinach. Rodzina stała się domowym sanktuarium i by tam rodzice spełniali misję kapłanów tego kościoła domowego. Byli pierwszymi zwiastunami wiary w życiu swoich dzieci. Dzieci, doświadczając miłości od rodziców, nabierały tego przekonania, że Bóg jest miłością. To właśnie rodzice są pierwszymi katechetami, pedagogami i nauczycielami swoich dzieci. Dlatego przeogromna troska o rodziny, szczególnie dzisiaj, kiedy próbuje się manipulować terminem rodzina, zastępuje jakimiś namiastkami inne określenia tego wielkiego sanktuarium, który pochodzi od samego Boga. I tu moje najlepsze życzenia skierowane do rodziców. Wracajcie do zobowiązań sakramentu małżeństwa. A tam zobowiązali się nie tylko przyjąć, powołać z Bogiem do życia, ale po katolicku wychować swoje rodziny. Wychowacie je, jak będziecie świadkami przepisu na życie, jak od przeszło 2000 lat proponuje Pan Jezus każdemu człowiekowi.
a ten przepis streszcza 10 Bożych przykazań. Dlatego życzę wam, abyś tak święty Paweł, pustelnik, byli świadomi tego, że największym darem od Boga dla rodziny jest dziecko. I by to dziecko czuło się bezpieczne, kochane, byśmy mieli czas dla niego, uczestniczyli w jego radościach i smutkach, abyście uczyli dziecka postawy ofiary, bo życie bez ofiary jest niemożliwe. I by także dziecko od nas użyło się postaw społecznych, otwierając się na innych ludzi. Tego wam całego serca życzę, a niech święty Paweł, apostoł nie tylko zakonu Paulinów, ale także wszystkich rodzin, wyprasza wam charyzmat sanktuariów samego Jezusa Chrystusa. Podziękować Matce Bożej za to, że w tym miejscu jest to także nasz dom, bo Matka Boża jest dana nam w prezencie od samego Pana Jezusa. I dlatego też złóżcie ładnie ręce i tak za mną powtarzajcie: Boża Matko, dziękujemy, że jesteś naszą mamusią i prosimy, błogosław naszym rodzinom. A dlatego dziś się spotykamy, że dziś ma imieniny święty Paweł, który jest patronem ojców Paulinów. Wy macie na chrzcie swoje szczególne imię. Jakie masz na imię? Iga. A ty? Ante. A ty? Jak jeszcze imię masz, powiedz? A tu ojcowie Paulini mają wspólne imię, oprócz imienia z chrztu, mają na imię Paweł. I za tego świętego Pawła chcemy dzisiaj z całego serca Panu sobie podziękować. Panie Jezu, dziękuję za Matkę Bożą. Dziękuję za świętego Pawła. Błogosław naszym rodzinom, aby wszyscy nas w rodzinie kochali. I powiem głośno amen. Niech się tak stanie. Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty sprawiasz, że także usta dzieci głoszą chwałę Twojego imienia. Wejrzyj łaskawie na zgromadzone tu dzieci, które Kościół z wiarą poleca Twojej dobroci. Twój Syn narodzony z Maryi Dziewicy chętnie przyjmował dzieci, obejmując je ramionami, błogosławił i stawiał wszystkim jako wzór do naśladowania. Ojcze Święty, za wstawiennictwem świętego Pawła, pierwszego pustelnika, ześlij na nie swoje błogosławieństwo, aby kiedy dorosną, pełniły wśród ludzi dobre czyny, słuchały natchnień Ducha Świętego i przez to były świadkami, głosicielami i obrońcami wiary. Przez Chrystusa Pana naszego. Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu.